A ja jestem właśnie w Jabłońcu, które w Polsce znane jest przede wszystkim chyba z biżuterii, bo któż w latach 80. nie pragnął biżuterii właśnie z Jabloneksu, który był w Jabłońcu. To tutaj do dzisiaj produkowana jest biżuteria, handluje się tu biżuterią i w ogóle całe miasto znane jest po prostu z biżuterii. Sam browar znajduje się w pensjonacie. To dość duży obiekt. Są oczywiście pokoje, jest kuchnia, jest restauracja z dość dobrym jedzeniem, a nawet powiedziałbym nawet dobrym na europejskim poziomie, oraz browar, którym piwowarem jest Martin Palousz, z którym robiłem zresztą także kurs piwowara w Czechach we Frydlancie. Sam browar i tenże pensjonat organizują bardzo wiele rozmaitych imprez cyklicznie. Mają duży teren, na którym można organizować różne wydarzenia. A Voltage, na którym jestem i o którym dzisiaj mówię, jest taką jakby wisienką na torcie, kiedy przyjeżdżają browary z różnych części Czech. Jest wielkie święto wtedy dla mieszkańców Jabłońca, a także dla tych, którzy lubią piwo. Jest to festynowa atmosfera. Wszyscy sobie po prostu stoją, piją piwo. Tym bardziej, że jest co wypić, bo jest tu kilka browarów kraftowych z Czech, a to jest pierwsza liga, bo wymienić należy choćby Ladvi Kobolis czy Sibiria z Pragi. Są właśnie w Jabłońcu na tej imprezie. Jak widzicie, atmosfera fantastyczna, jak to w Czechach, na luzie, nikt się nie napina, jest spokojnie, jak to Czesi mówią, w pochodzie, i to jest jakby serce, clue tej całej imprezy. To, co może zaskoczyć polskiego beer geeka, to jest to, że w zasadzie każdy browar, który tutaj się wystawia, ma w swojej ofercie leżaka, czyli lagera. Obojętnie jaki browar, każdy ma jeden albo dwa leżaki, czyli lagery w swojej ofercie. I oni tu wylewają i nie robią z tego absolutnie żadnego problemu, wręcz przeciwnie, uważają, że jest to ich absolutny obowiązek, aby lagera mieć w swojej ofercie na praktycznie każdym festiwalu w Czechach. Voltage to także jedzenie, które jest oferowane gościom imprezy, i oprócz rozmaitych czeskich tradycyjnych dań jest także oferowana kuchnia współczesna, street food, nowoczesne dania, nowoczesne trendy. To tutaj także możecie zakosztować podczas tej imprezy. Nie byłoby imprezy w Czechach, gdyby nie muzyka. Na tej i na tysiącach innych imprez w Czechach stoi scena, na tam grają głównie czeskie zespoły. Począwszy od rock'n'rolla, poprzez blues, poprzez prostego rocka, a skończywszy na jakiejś nowej fali czy na revivalach. Czeski revival to jest coś, co jest naprawdę zaskakujące w Czechach i nie tylko poza granicami Czech. Jeśli chodzi o revival, to ja widziałem Freddie Mercury, przynajmniej kilku czeskich Freddie Mercury na scenie w ciągu ostatnich kilku lat. Michaelu Jacksonu chyba studzin. I ta forma uprawiania muzyki jest niezwykle popularna w całych Czechach. Ale dzisiaj we Wolcie zagra Nirvana. Zresztą sami posłuchajcie. It's your own story.